Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dziś do obejrzenia recenzji i testu wielofunkcyjnego urządzenia marki Duronic Air Fryer AF1B. Dodatkowo zapraszam na konkurs, w którym do wygrania są trzy takie urządzenia, ale o tym, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie, dowiecie się pod koniec filmu. Air Fryer to doskonałe połączenie piekarnika z termoobiegiem, grilla i frytownicy, dzięki któremu można w zdrowy sposób, bez dodatku tłuszczu lub z jego minimalną ilością, smażyć, piec, grillować lub podgrzewać, a wszystko to dzięki cyrkulacji gorącego powietrza. Urządzenie szybko osiąga temperaturę 200 stopni Celsjusza, aby zapewnić perfekcyjne gotowanie. Największą zaletą Air Fryera jest możliwość przygotowania dań o zmniejszonej do 80% zawartości tłuszczu. Air Fryer posiada moc 1500 W, wyposażony jest w termostat, który pozwala ustawić temperaturę od 80 do 200 stopni Celsjusza. Dodatkowo posiada 30-minutowy zintegrowany timer z automatycznym wyłączeniem. Air Fryer ma pojemność 2,2 litra, składa się z wyjmowanej miski i kosza. Oba te naczynia można myć w zmywarce. Urządzenie jest odpowiednio wentylowane, dzięki czemu nie wydobywają się z niego nieprzyjemne zapachy. Posiada antypoślizgowe nóżki i nie nagrzewający się uchwyt, co jest ważnym elementem bezpiecznego użytkowania. Dzięki wysokiej jakości wykonania sprzęt robi duże wrażenie w każdej kuchni. Do zestawu dołączona jest książka z przepisami oraz instrukcja obsługi. Cena takiego urządzenia to około 370 zł. A teraz czas na pierwszy test air fryera. Mamy tu już pokrojone ziemniaki, do których dodajemy łyżkę oleju. Wszystko mieszamy, tak aby każda frytka pokryta była olejem. Następnie frytki wrzucamy do kosza i wsuwamy do air fryera. Rozgrzewamy urządzenie do 160 stopni Celsjusza, ustawiamy zegar na 15 minut i smażymy frytki do momentu, aż minutnik się wyłączy. Następnie wyjmujemy kosz, potrząsamy nim tak, aby frytki dobrze się wymieszały lub mieszamy je łyżką, po czym wsuwamy z powrotem do urządzenia i pieczemy jeszcze około 10-15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Jak widać, frytki wyglądają bardzo apetycznie, są chrupiące z wierzchu i mięciutkie w środku. W airfryerze piekłam również skrzydełka, które wcześniej zamarynowałam. Piekłam je początkowo w temperaturze 200 stopni Celsjusza, po czym zmniejszyłam ją do 180 stopni, a zegar ustawiłam na 25 minut. W airfryerze upiekłam także babeczki z jabłkami. Wyszły bardzo smaczne, mimo tego, że piekłam je tylko 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o moją opinię, to plusy zdecydowanie przeważają nad minusami. Jest to świetny wielofunkcyjny sprzęt, który zastępuje kilka innych urządzeń w domu. Urządzenie jest dość duże, więc może być problem z jego ekspozycją, szczególnie w małej kuchni, takiej na przykład jak moja. Ale to jest tylko jeden minus air fryera. Moi drodzy, jeszcze na koniec zapraszam na konkurs. Pytanie konkursowe brzmi: jakie są Wasze ulubione dania z piekarnika? Autorzy trzech najciekawszych odpowiedzi otrzymają takie właśnie wielofunkcyjne urządzenie Duronic Air Fryer AF1B. Na Wasze komentarze czekam do 15 grudnia. O wynikach poinformuję wybrane osoby w opisie pod tym filmem. Koniecznie zajrzyjcie do opisu i zapoznajcie się ze szczegółami konkursu. Dziękuję za uwagę.